Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony UD i witamy was w kolejnym materiale oczywiście z Pokémon Revolution Online i jest dzisiaj ze mną Hunter. Cześć, witam, cześć. Słuchajcie, pamiętacie pewnie ten zespół R, który tutaj pojawił mi się, Hunter mówił, że go nie widział, ale być może właśnie zobaczycie u jego na materiale, że może miał, po prostu nie zwrócił na nich uwagi. Zobaczymy, czy jak wejdę do Pokécentrum coś się zmieni. To jest dobre pytanie. O tak, jest, zespół R jest na górze. To jest tak, to jest zespół R. A dlaczego noszą białe uniformy, a nie takie czarne jak w TV? Dlatego, że są słabi. A jakże, dlaczego? Ty naprawdę, mnie się chyba nic takiego nie pojawiło. Ale to taka trochę dłuższa ta opcja dialogowa, powiem ci. Mówią odnośnie tego, że chcą łapać rzadkie Pokémony dla swojego szefa. I... tak. Mhm. No i mają swój własny genialny plan. No i co? I udają się do MT Moon, żeby ukraść jakieś Pokémony. No, dobra, dobra, dobra. Pogadali sobie. Let's go. No i wybrali się. Okej, okay, już ich tutaj nie ma. Pogadało się chwilę, nie ma ich. No co zrobić? Tak, powinniśmy się, i teraz nasza postać mówi, że powinniśmy się udać tam. No okej, okay, dobra, no zobaczymy. Ty, najpierw ja musiałem zobaczyć dwie rzeczy, bo na górze zobaczyłem, że jest sala, ale tu jest też jakiś drugi gościu, który coś ma tutaj. O, czekaj, po lewo, od razu jak się wyjdzie z tego. Ale przy sali gdzieś, czy...? Z Pokémon Center, jak się wyjdzie, od razu jest, idziesz na lewo. Czekaj, dobra. Co ja na piechotę będę? Co jak ja mam tego handluma? Trzeba szybko. Dobra, czekaj, z Pokémon Centrum wychodzimy. No stoi taki kolej rzeczywiście. Ja sobie z nim zagadam, zobaczę. A, on uczy... A, tutaj. Czego uczy? Panie. Czeko? Najlepiej jakiegoś super wodnego albo roślinnego. Ale Seismic Toss. Ej, ale to jest też dobre. Bo to nie liczy się w ogóle... Tak, nie liczy się w ogóle obrona takiego Onixa, jakby Brock wystawił. Tylko liczy się level. To jest dobre. Pikachu ma tylko elektryczny cios, więc myślę, że w ten sposób może zacząć coś robić. Tak, chcę nauczyć Pikachu. A zamiast na przykład tego. Czemu nie? Kurde, tym hajsem szasam na lewo i prawo. Może tak nie być kolorowo, zaraz. No, później będzie, że nie ma. No, o, bida. No cóż, i tak bywa. Ja sobie tylko pójdę raz na dół. Raz przynajmniej zawalczyć moim Odiszem, zanim ruszę na Brocka. Oj, powiem ci, że ciężko będzie dla mnie z tym Brockiem, coś czuję. Mam może i Mankiego, ale i Nidorana, ale... No, czy one wystarczą? Ty masz Squirtla, który nawala specjalnym atakiem, a obrona tak. Zwykle ich jest słaba, specjalna. No, a moje tylko fizycznymi. Więc one się tutaj wiesz, mogą co? Ja bym poszedł do jeszcze innej lokalizacji, bo zobaczyłem coś interesującego. A tam do góry pewnie, po prawej jest taki budynek. Tak. Też się tam wybiorę. Oj, z tym tego trenera jednego sobie odpuszczę. Tego, co wiesz, w ostatnim materiale mnie tak zniszczył. Nie zamierzam wracać tam. Wrócę tam za niedługo i go wtedy rozwalę. Chwilową przerwę. Ja zobaczę, co jest w krzaczkach tych. Może headbutter też będę mógł użyć. Dobra. Nie, jeszcze za małe szczęście. Jakby co, czekam na górze po prawej stronie. Jasne, jasne. Ja już jedna walka i się tam wybieram. No zobaczymy, zobaczymy, czy Brock również mnie zniszczy. A może jakoś sobie poradzę. Może mój Nidoran i Mankey. No kurde, jego mogłem w sumie więcej trenować. Będą się śmiać wszyscy, że mnie zleje. Oj tam. Zawsze, jak są złe początki, to potem jest dobrze. No. Czasem jak zacząłem za dobrze grę, to potem mnie po prostu pecha. Więc trzeba tak myśleć. Tylko pytanie dnia. Czemu ja się blokuję zawsze? Dobra, ja już pędzę tam po prostu, ile sił w nogach Handuma. Dawaj, 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 dawaj. Ty już wchodziłeś do tego budynku po prawej całkiem? Nie, o, jeszcze nie. O, dobra. Wpadę sobie tutaj. No ciekaw jestem, co to za budynek, bo muzeum jest. Na początku myślałem, że to jest jakieś muzeum. Ale muzeum jest w starym To jest miejscu. Posterunek policji. O nie! Ja mam ten strój! Nie! Ten, ja chcę stąd iść! Oni mnie zamkną. I tyle będzie z mojej walki. Pogadam sobie z nimi wszystkimi. No nieźle. Panowie, ale ja tylko tak się przebrałem, to tylko taki cosplay. Nie żeby coś. Co za koleś? Over 9000, pogadaj z tym, dobre. Ten jeden rzuca dobry tekst. Z którym można walczyć. Ale tu polecam ci tego jednego. Thanosa. Po prostu tekst, który rzuca. Dobra, idę. Lieutenant, czyli porucznik. To się powinien Vegeta nazywać. Searching for bottles. 9000. Over 9000. Genialne.
Widzisz, że tu można z kimś walczyć, tak? Tak, ale na razie za mały level. Mhm. Okej. Okay. Ale ciekawe wprowadzili, no tego bym się nie spodziewał tutaj. Aha, ten co na czerwono się świeci taki. Ej, w ogóle goleś siedzi w więzieniu. Może tam jakiegoś dzieciaka zamknęli. Co tu się wyprawia? Pervert. Pervert. Tam to jakiś devolution. Dobra. To co, może jeszcze muzeum zwiedzimy? No, jeszcze chodźmy do muzeum. Chwilkę czekaj, bo widzisz, że tutaj problemy. Więc... I tak się ci podbiegniesz, także wiesz, spoko, nie ma problemu. Oj, czasem też trzeba rozprostować nogi. Czemu nie? Może to jakiś item jest? Zobaczę. Jest. Jak wejdziesz od muzeum, to na lewo. Mhm. Przed muzeum jest dróżka i tutaj jest item. Mhm, super. O, i to nawet całkiem fajny item, eter. O. A, dzisiaj chodzimy z naszymi roślinnymi pokemonami. Czytasz znaczy, czat? Ja mogę też tutaj widzom pokazać, bo nie twoi widzieli. Ja tutaj zapomniałem się pochwalić, że byłem w lesie i znalazłem sobie Pikachu. Mhm. Już wchodzę do środka. A nie czytałeś czatu, mam nadzieję? A właśnie czytam teraz. Tak, tak, ja powiedziałem, jak live'y to tak, a teraz jest fajnie, tak, mam zimne ręce, to sobie lekko podgrzeję, a tak to spokojnie, w porządku. Nic się nie przegrzeje, nie martwcie się. Kurator jest, o, muzeum. On chce z... I would like to donate! Ej, jak, nie wiem, płacimy mu? Właśnie nie wiem, nie, na razie mu nie płacę, mam za mało. Mhm, jeszcze nawet nie wiadomo ile. Ktoś tam pogadał? Jest, zobaczę security guard co powie. A nic nie mówi, ciekawego. Ten youngster. Też nic. Blue Whale, czyli mówi o Whalelordzie, tu jest jakiś old man. No ktoś mógłby coś tu dać, tu w ogóle nie ma żadnego piętra kolejnego wyżej. Małe to muzeum. Jakoś było, wiesz, to tak przed chwilę źle zrozumiałem tego gościa, tego old mana. Mhm. I tak wiesz, bo tu chodziło o wystawę jego ex-żony, nie? Mm-hmm. I tak zrozumiałem, ej, zobacz na moją ex-żonę, jest w oblocie. No kto wie, może jest tam jednym z eksponatów. To co, idziemy spróbować się? No powiem ci, że idziemy, będzie ciężko. No ten Odish, no wypadałoby, żeby wygrał jedną walkę i żeby wbił ten poziom. On dobra, się to może ja przydać. Od razu biorę Squirtla, niech on tutaj niszczy. Jest w ogóle, jakiś kamper. Może porozmawiajmy z tym gościem. Poprawię, on zwykle dawał fresh water, wiesz, ten taki. Tak kojarzy coś. No, dawaj. Czekaj, ja ci powiem jakie... Nie wiadomo jakie levele są. Mi pokazało, że nie wiadomo jaki level ma ten pierwszy Pokémon jego tego kampera. O, no nieźle. Level... W sensie, o, to ciekawe. Nie ma pokazanych, ale na hita zszedł. I nawet nie ma Stardee. A drugi jest Sandshrew, też nie wiadomo jaki. Mój Squirtle jest znowu level 14. Kurde, a i ty zaraz bierzesz miał Mortorta, ja jestem cholera. Pierwsza ewolucja w serii. O, nieźle. Ale oj, będzie ciężej z tym Sandshrew. Bo ja to jest Fury Cuttera napierdziela. Ja się obawiam. Dobra, tej padł. Walki. 1500, 16 oj, level, nie 15. Szybszy. O nie, 8 kamieni na łeb mojego Odisha i leży. A, to jest straszne. To jest straszne. Dobra, Manki, ty musisz tutaj podtrenować. Ryodu, wiem, że mały, ale chyba ciężki. Geodud i ten, i jak to się nazywa? Sandshrew, tak? I Sandshrew, tak, to są Pokémony. Ja zaraz spróbuję kolejnego. Nie chcę ci nic mówić, ale ten Geodud zniszczył kolejnego, ale no mam Pokémony na niskim poziomie, niszczą mnie. Ej nie, to jest wstyd! Jak Nidoran zaraz czegoś nie zrobi, to idę się schować. I nie pokażę się, kurde, dopóki moje Pokémony nie będą mnie... Co? Ten Double Kick tak mało zabiera? Na którym oni mają poziomie to? No nie, no oni mają za mocną obronę na Pokémony. Właśnie ludzie piszą, że ten gym jest zbyt ciężki. Ej, oni mi niszczą Pokémony na hito! Zwykły Geodude. Jezu! Masakra, ale wstyd! Wstyd mi za siebie. Tak dostać od jakiegoś przeciętniaka. Dobra, ja próbuję się z Brockiem. Jest! Mój Pikachu na hita! Wiesz co, ja tu chyba... Dobra, nigdy też, tak jest bro, nie... też jest Geodude, też nie ma podanego levela, to jest fajne w ogóle, żeby nie było wiadomo. Ale chyba level zdobyłem. Tak, na hita pościągnąłem go. Powiem ci, że nikt mnie dawno tak nie upokorzył.
upokorzenie niesamowite. Trzeba zaraz iść gdzieś, kurde. Będę musiał trenować. Chcesz powiedzieć ci coś? Wiesz co? Ja już wiem, co kupuję. Mam jeszcze tutaj, mi zostało 25 tych, wiesz, tych końców. Ja chyba sobie da 72 godziny, żeby dzisiaj szybko podekspić na odcinku. Kupię ten, tego boosta na expa. Naprawdę myślę o tym, bo to źle wygląda, żebym ja dzisiaj po prostu dał radę to jakoś zrobić. Muszę to zrobić chyba. Nie wiem, czy to się włączy już teraz. You want Squirtle to evolve? Yes, I want. Squirtle was evolved into Wartortle. No nie wierzę. Ja tu po prostu tonący brzytwy się chwyta, musiałem. O Boże. Nie wierzę, nie wierzę. Dawaj, rusz się. Rusz się. Czemu nie mogę się ruszyć w tym Pokecentrum? Tylu ludzi. Dobra. Masakra. What? Jak Bulbasaur jakiś przeciął przez połowę, kurde, ekranu na skosie. Co to było? Trochę mi smutno, że mój Pokémon się nie nauczy bajta już, bo mi minął level, no ale trudno. Ty się dzierżę tutaj, niszczysz przeciwników, masz Wartortla, masz trzy Pokémony, ale mocne, ja mam za dużo i za słabe. Jakiś trener mi stanął przed ryjem. Cześć, młody trenerze. No rusz się stąd! O, nie wierzę, nie wierzę, co tu się wyprawiało dzisiaj. Ej, w ogóle, to ja dobrze idę? Tak, nie, no dobrze, tędy miałem iść. No, powiem ci tak, Squirtle pozamiatał po prostu. Gdzie mnie kusiło wziąć tego Pikachu? A gdzie bym wyszedł? Ja ci mówię, ty zrób sobie tego Mankeya. Wiem, a ja się dalej rozkminiam, gdzie ja jestem? Gdzie mnie tu teleportowała, przegrałem i znowu nie zaleczyłem się w Pokecentrum i nie cofnęło do poprzedniego miasta. I taki, gdzie ja jestem? A co, jesteś dobrze. W Viridian? Tak, wiesz co, ja sobie tu pochodzę, podtrenuję. Ja, wiesz co, dzisiaj musimy zrobić taki odcinek, ludzie będą patrzeć, po prostu dzisiaj... Dzisiaj jest wstyd, piszcie po prostu pod odcinkiem mi wstyd, Judy, wstyd. Taki doświadczony, a dał się zjechać jednemu Pokemonowi. Blokuje się w tych drzwiach, wściekam się, co się wyprawia. Rusz tą dupę, Handum. Nie jest też ci wstyd? To ja sobie w takim razie podtrenuję moje Poki. No, rusz się! No, nie wiem, co z tym jest, czemu ja nie mogę ruszać tym Handumem czasami? O, mogę. A tutaj znowu będą za słabe Pokemony. Nie, dobra. Pikachu, szósty level. Będzie za małe poziomy. Kurde, tutaj połowa odcinka będzie na przechodzenie z jednej lokalizacji do drugiej. Ruszaj się. Wybaczcie, ludzie, to nie tak miało wyglądać. Uuu, ładny critical hit mi wszedł. A zatruł mi, kurde. Ty mówisz, że masz, czekaj, Wartortla na 16, a tak to na którymś 17. A 17 już. Tak, wbił mi 17 i nie nauczył się w ogóle tego, nie nauczył się bajta. Trzeba było B klikać. Nie, dobra, trudno tam, bajta tak się żyje. Tak, bajto. Całkiem sporo szczęścia, zobaczę, czy niedługo będę mógł sobie szukać Pokemonów w drzewkach. Mhm. Prawdopodobnie moim ulubionym Pokemonem z drzewek, nie wiem jak twoim, był Pańko. No, też fajne. No z tych co, albo jak ci Heracrossa trafiło, też mógł Heracross. O, tak. To ja chcę Heracrossa w takim razie. Oj, to jego to od razu bym na Broka wystawiał, jakby się czegoś fajnego uczyć miał. A no Heracross chyba uczył się czegoś walczącego. Tak, tak, on ma. No, on ma typ walczący, a jeszcze oprócz tego no może się nauczyć tam jakiegoś Brick Breaka, możesz go nauczyć, co jest świetne, po prostu wtedy to by niszczył. Miazga. Nie, dzisiaj marsz wstydu. Oj, no nie przesadzaj, no każdemu się może zdarzyć, no. Nie miało być takie upogorzenie. Dawaj, Nidoran, wszyscy macie expić, dodałem wam tego boosta, mam nadzieję, że on działa w sumie, ten boost. W sensie, że nie muszę... Nie no, chyba działa. Aż ile tam dostajesz? 25 więcej czy 70? 25 więcej. I to jest na 72 godzinki. Mhm. Widzę. Judy powoli robi się uzależniony. No musiałem. Co zrobić? Ja nie wygram? Tak. Poczekajcie. Za hajs z YouTube'a baluję. Tak, zaraz za hajs z YouTube'a, zaraz będę pisał oferty tam. Dawać mi, kurde, Charizarda level setny. Kupię. Ale muszę zniszczyć Broka.
I tego jego pomagiera. Wrog mi jeszcze nic nie zrobił, ale ten jego pomagier. A to ten pomagier cię rozwalił. Tak, pomagier mi zniszczył wszystko. O kurwa, dobra, przepraszam. Nie no, przepraszam, ale no, to już naprawdę wstyd. Nie, musiałeś to zrobić. No, czemu mnie to spotkało? Ten Odisz tak ekspił, w ogóle jakby nie ekspił. A czekaj, ja się w ogóle zastanawiam, może ten boost nie działa od razu, może ja go muszę dopiero aktywować w przedmiotach, zaraz zobaczę. Też jest taka opcja. Pikachu, masz level 7. No zaraz twój Pikachu, którego ledwie złapałeś, przebije mojego Pikachu. A to już będzie w ogóle. No cóż. No zdarza się. Co, masz tam się do uaktualnienia, czy nie? Zaraz sprawdzę, bo walkę mam. Pikachu nauczy się play nice. Co to jest za atak? No nawet nie sprawdzam tego ciosu też, bo też nie kojarzę jakoś. Kurde, co tak mało tego expa? Dawać mi więcej expa. Dobra, backpack? Nie ma. To robi tutaj coś takiego, że przeciwnik i cel stają się przyjaciółmi i cel traci wolę do walki. Jest. Teraz to aktywowałem dopiero. Teraz działa ten boost. Okej, dobrze wiedzieć. Czyli trzeba go jednak aktywować normalnie z przedmiotów. Dobra, wejdę do Viridian. Tam się szybko pod XP. Odisz niech się nauczy mocnego absorb. Znaczy już ma absorb, ale niech wbije poziom. Rozwali tego Żyjodu na hita i wszyscy będą szczęśliwi. A czemu nie? Czemu? Po prostu wszyscy muszą mi wytłumaczyć, czemu ja się blokuję tak w tym wszystkim. Czemu? Ruszaj się. Come on. O, meta pod level 5, to ładnie będzie exp z tego. Sporo. A ty gdzie się teraz cofnąłeś, do Viridian, czy znaczy jesteś ja jestem na wschodzie? Znaczy ja jestem pomiędzy Viridian a Pewter. Na tym. Wiem, na tej, dobra, na tej trawce. A spokojnie, wiesz co, bo nie mogło mi się udać z Brokiem, bo nie pokonałem tego gościa, który nie wygrał z nim, tego z tym Charmanderem. No. Też go załatwimy. Też to czuję, że jak sobie po tekspie, wszystko będzie dobrze. Może tam tego Badiu sobie znaleźć w tym. O, może trafi się w Viridian, też byłoby super. No ruszaj! Nie, na serio, nie wiem od czego to jest zależne, nie rozumiem tego. No, nie chcę z nikim walczyć. Dobra, sparaliżowałem. Elegancko. Pika dupek się przyda. Będzie Pokémon teraz na Misty. Na pewno. Właśnie mam Pikachu, kurde, zapomniałem, że to jest moja tajna broń na Misty, to będzie dobre. Dobra, niech sobie też muszę Mankeya wysyłać, niech on też tutaj robi swoje. Rzeczywiście, mogłem go od razu trenować, zaniedbałem go, to moja wina, to nie... A który level masz Mankeya? On jest tylko na 6. Co ja się dziwię, on padł po prostu na hita. No to nie. Nie, że tak zlekceważyłem tak całkowicie. A nie wolno tak robić, nie wolno. Natomiast tak ja sobie sprawdzę jeszcze tego Mankeya, co ty masz. Mankey. Na 13 karate chopa się uczy poza tym, nie? To dzisiaj expimy, o, ładnie, po 60 expa oba Pokémony. To mi się podoba. To może być. A ja muszę iść zaraz tam Pokécentrum odwiedzić, kurde, Pewter, bo znowu tego nie zrobię, znowu mnie wyślę tutaj. Masakra. No, ja już mam 8 level na Pikachu. Ładnie też. PJ mi się trafiają spinneraki, z nich fajne exp leci. A co do pójścia w dalszą trawkę, to jeszcze poczekam na ciebie. Oj, powiem ci, że troszkę może to poczekać. Ale nie, no myślę, to pójdę że sobie Badiu poszukać w takim razie do Foresta. Mhm. A zaraz też idę tam, bo jednak tam będą chyba lepsze Pokémony, które dają więcej expa niż Viridian. No Nidoran też niech sobie expi. Może jak dam radę Nidorana wytrenować na 16 poziom, to też jest jakaś myśl. To wiesz, już byłby Nidorino. Poczekasz, ale będzie Hornatak i wtedy już będziesz miał łatwiej. Tak, tak. Chyba, że jakiś jego Pokémon ma jakiś atak ziemny, to wtedy możesz mieć trochę lipę. Ale z tego co widziałem, to Geodudem, no znaczy nie wiem jakie Geodude ma ataki, bo żaden nie zaatakował Geodudem. Nie mów mi tego, okej? Okay? Nie mów mi. Ale na oni nawet ci nie zrobili krzywdy. Na Onyxie wiem, że jeden atak to jest Rage. A Rage to. Tyle zdążył zaatakować. Już tak nie przechwalaj się. No co ja poradzę, że mój Pokémon jest zbyt zajebisty po prostu dlatego.
Oj, za parę odcinków musi tutaj dojść do wielkiego pojedynku, powiem ci, między nami. Tak, przyszedł jakiś reporter i zadał moje pytanie Warthotlowi. Jak to możliwe, że on tak szybko wygrał, nie? A mój Warthotl odpowiedział, pierdolłem to pierdolłem, na chuj drążyć temat. Można i tak. Czemu nie? Dobra, idę zaraz też na te PJ-e, też je wytrenuję. Czy tam PJ, nie PJ, nie wiem kto tam będzie. Uff. Dawaj. A naprawdę, muszę rozwiązać zagadkę tego, że nie mogę się ruszać jak wyjdę gdzieś. Przecież klikam raz na postać, to nic nie daje. Klikam W, klikam E, klikam A, klikam S. Nic nie daje. Klikam wszystko. Takie smutne, kiedy nie dostajesz żadnych pokedolarów z Pokemonów. Dobra. Metapod, no i za metapody będzie. Co mówisz? No za metapoda muszę dostać troszeczkę tego expa. Musi, tak, musi za metapoda iść. Będzie. No, jakbym miał tak, że zawaliłem, gdybym miał wszystkie Pokémony rzeczywiście pod 10 poziom, a nie jednego, no by to wyszło. Aha, ty, ale wiesz, że ja miałem PJ Warthotla na podobnych levelach, nie? I Bellsprout to jeszcze na 9. No. To żeś olał. Olałem. Syntrita olewam na razie, nie ma go jak czasu trenować, tutaj trzeba na razie inne. Ale zrobimy to, czuję to po prostu, o, że ładnie. Wyjdzie. Mam jeszcze 6500 kasy. Ile masz? 6500. No ładnie, to jeszcze... O, Widen level 7. Można radę tak go ubić. Tego. Powiem ci, że kupiłem tego boosta na expa i jakoś to mało tego leci. Nie wiem, ta gra mnie nie lubi. Daje mi mniej jagódek, mniej wszystkiego. To jest coś nie tak. Ty wchodzisz sobie do miasta, nic się złego w nim nie dzieje. Ja wchodzę, to zespół R atakuje. Co to jest? To jest nielogiczne. No ja ci powiem tak, Pikachu 9 już, nie? Nie mów mi tak. Ja wcale nie jestem taki dobry w ekspieniu Pokemonu. No nie wiem, czemu, no kurde, walczę z Pokemonami, zostaje teraz po 40 expa, co jest? Dobra, zmienimy Odisha, trenujemy tylko Nidorana, nie wiem, może jak Nidoran sam będzie walczył, to nagle dostanie jakieś masakryczne ilości expa, nie wiem. Nie rozumiem tego Kakuna, no za Kakunę to musisz dostać dużo expa, no. Zależy, który level, jak jest duża różnica. No jest teraz. Szkoda, że ten kolej za Brokiem blokuje nam tam przejście, bo tam byłaby lepsza trawka i więcej Pokemonów. Znaczy no, to tobie już nie blokuje! Mi w ogóle nie blokował. Chodzi ci o Vivian Forest, tak? Czy co? Co? Nie, ten po prawej, jak się z miasta chce wyjść. Z Pefter na wschód. Ty faktycznie, ja tam nie pojrzałem jeszcze. Ale zaczekaj, zobaczyć, czy jest jakaś trawka tylko. Jak nie ma trawki, no to... Znaczy, może być, wiesz co, jak będzie trener, to możesz z nim bez problemu zawalczyć, a tak to... I tak powinno dać radę. Dobra, czemu zobaczę. Ja spotykam tylko Pokemony na 5 poziomach? Ja potrzebuję kogoś tutaj, no naprawdę. Ale nie podoba mi się Nidoran. Ty wciąż Weedly nie potrafisz, zostawiasz im po 1 HP, powinieneś niszczyć na hita, wtedy byłyby szybkie te walki. A nie to co teraz. No trafił mi się jakiś trener, tak samo jak w pierwszych Pokemonach, 2 PJ na levelu 9 chyba będą. Mhm. Ale nie zejdą mi na hita, tylko na 2 chyba. 2 albo 3. 2, okej. Okay. Ile życia? Weedle na trzecim poziomie. No co to ma być? Dajcie mi kogoś silnego, żebym dostał z 500 expa. Uuu, 10 level, PJ. Zabije mi go. Zabił mi. Ty kutwo. O, dobry. PJ na 12, rozwali go. Dobra, czas w końcu uleczyć te Pokemony. Może coś zrobić z Mankeyem. Może on sam rzeczywiście powinien trenować, zrobić coś ze swoim życiem. Coś trzeba. Ej, ktoś ma tutaj tego, Shiny Metapoda. Wow, ładnie prezentował się. Tu jakie maski. A co to za lok? Co to jest? Sandslash został dodany. A co dostaje Sandslash? Czy tylko zobaczyłeś go? Wow, panie! O kurwa! Co? Ja ci nie powiem.
No już mnie dzisiaj bardziej troll. Nie, nie, to by, naprawdę, to będziesz musiał sam zobaczyć. Czy to w ogóle jakieś Pokémony pokazujecie, czy coś? Nie, tutaj chyba nic nie ma. Ale zobaczyłem coś ciekawego, nie? Później ci pokażę. Dobra. Tego nie spotkałem jeszcze w żadnych Pokémonach. Może ty tam spotkałeś to, bo ty tam trochę więcej wersji grałeś niż ja. Ale powiem ci, że no, zaskoczony jestem. Dobra, teraz robię trening Makrejem na metapody, które się nie mogą bronić. I znaczy bronić się mogą, ale nie mogą atakować. I to jest genialna myśl. Po prostu w poprzedni materiał chodzimy pół odcinka w lesie. Dzisiaj cały czas trenuję, a wciąż nie będę gotowy. Nie no, jak zjadę tego Geodude, to sobie... O, 163 expa, to już mi się bardziej podoba. Takie coś może być. No Manki, dawaj. No, z każdym poziomem jemu będzie jednak szybko wzrasta ten atak, no i jeżeli nie padnie na hita, to rozwali. Dobra, z PJ-ami to nie chcę walczyć. Critical hit przed na Weedla 10 level, ale pięknie podeszło mi. Pikachu, też idź walcz, też idź trenuj. Ale w sumie jak tak sobie patrzę, to nie no, zróżnicowanie typów mam dobre. Jest walczący, jest elektryczny, jest trujący, jest latający, roślinny. No i jest jeszcze Sintrit normalny. No zobaczymy. No jeszcze na pewno tego ognistego bym chciał wprowadzić Growlite'a. Ale na to wszystko przyjdzie czas. To jest pech. Chcesz trenować Mankeya? Przestają wypadać metapody, wychodzą same PJ-e, które kurde, mogą zrobić mi krzywdę. Chociaż w sumie PJ to i tak nie ma jeszcze gasta na tym poziomie, więc dawaj go skowet. A, powiedzmy, Manki, powiedzmy. Wciąż nie jest dobrze, ale mogło być gorzej. Trenuj. 78 expa, może być. Ale i tak mam wrażenie, że wolno mi ten exp rośnie. Że to jest jakieś oszukańcze takie ten wiesz co, mi się wydaje, że i tak jest lepiej niż w porównaniu do tego, jak się kiedyś trenowało. Bo ty mówisz, że od której generacji? Od piątej dopiero to wyszło, tak? Tak, tak, tak. To i tak, ja tylko pierwsze trzy generacje tak naprawdę grałem. Mm-hmm. I powiem ci, że o wiele lepiej się XP teraz. Przynajmniej mi. Ciebie gra lubi. Nie, nie. Dobra, nie no, jak będę miał... Muszę wytrenować szybko Mankeya. Pójdę chociaż na tego jednego trenera. Zobaczę, czy sobie poradzi z tym Geodu. Jak sobie poradzi, będzie fajnie. Jak nie, lecimy dalej z treningiem. Trzeba kombinować. Koń pod górkę, ale trzeba. Ale wiesz, zawsze mogę się tłumaczyć. Wiem bardzo, że chcieliście zobaczyć odcinek, w którym trenuję Pokémony, więc teraz zobaczycie, jak to robi YouTuber. Tak się trenuje Pokémony, dokładnie, jakby ktoś nie wiedział. Latasz w kółko, idziesz na metapody, bijesz je z koweta, obrywają w miarę, stajesz po te 100 expa i żyjesz sobie. Dobra. Wbijaj szybko poziom, żebym niszczył takie metapody na 2 hity, nie na 3, to też przyspieszymy. Może być i tak. No kurde, wbija po 100 expa, ale ten 8 nie chce mu wejść. On chyba od 9 się uczył, czy od 11 uczył się, albo 13 nawet. 13 ten karate chopa, może jeszcze czegoś się nauczy, kto tam go wie. A tu chodzi o to nawet nie, żeby się uczył, bo on ma te walczące ciosy, które są skuteczne, żeby po prostu... Fury Spivesa się nauczy na 9. O, żeby po prostu wzrósł mu ten atak i żeby no nie padł na hita, a przede wszystkim szybkość jeszcze, żeby był szybszy od tego Geodu. Super, 8 poziom. Może być. Wygraliśmy. Ja muszę sobie jeszcze potrenować... O, tu widzę, że ktoś z Seedotem popierdzielał. Ty, w tym lesie można Seedota znaleźć? To ja idę poszukać sobie. Byłoby... Ej, Seedot byłby świetny, jakby potem mieć Shiftriego. Co prawda, żeby go ewoluować, potrzebny jest tam kamień. Jakiś, kamień jest tak, potrzebny. Kamień. Ale to myślę, że też jakoś ze zdobywaniem tych kamieni nie ma jakichś większych problemów. Myślę, że można w markecie bez problemu kupić. Tak, pewnie tak. To ja idę szukać sobie Shiftego, Seedota w takim razie. Spoko. Lipo jest, że on ma za tylko jeden atak, Bajda zna. Tak. No w sumie, no póki nie będzie tym Shiftrim, no to nie robi jakieś kurde miazgi w teamie. Trzeba mieć już Shiftriego, on wtedy zaczyna działać. I mieć najlepiej jakieś fajne TM-y, żeby się uczył. Dobra, tu jest 5 level PJ. O, Kakuna, no częściej mi wyskakujcie Kakuny Matate. To
ten dziewiąty poziom, na ten dziewiąty chciałbym, ale no nie, nie wiadomo... Kolejnego, jest... kolejnego mema stworzyłeś w tym momencie, jesteś z tego, jesteś jego świadomy? A, Kakuna Matata. Kakuna Matata. Zawsze mi się tak to kojarzyło. Nie no, Judy twórca memów, tu Weedle, 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 tutaj Kakuna Matata. O, ktoś chce ze mną walczyć, Pokémon na 16 poziomie, nie, nie będę. Kolejny chciałbym nie upokorzyć. Oj tam od razu upokorzyć. To najwyżej lekko pogorszyć opinię. Ja już sobie wyobrażam to. Judy, opóźniasz Huntera. Nie no, bez przesady. Damy radę. Pidgey, dobra. Omanki, no dawaj, dawaj, żeby tutaj częściej te kryty ci wchodziły, czy coś, no bym był naprawdę zadowolony. No i co, padniesz od tego chyba PJ-a? No niestety, no ale to jest moment za to dla kogo? Dla kogo to będzie moment? Zaraz nie, dziesiąty rano. Poziom? Co tak szybko? Nie, naprawdę. No, bo, ja tak, bo ja tak trochę też jeszcze powalczyłem z tymi trenerami, tak też trochę opóźniłem się. Co ty chcesz się nauczyć? Quick Attacka chcesz się nauczyć, Pikachu? No, co jest Play Nice? Dobrze. Jest 10 level, Pikachu ma. Kusi mnie, żeby, chociaż moje Pokémony nie są znowu jakieś znowu potężne, żeby jednak iść na tego gościa z Charmanderem, spróbować zobaczyć, czy teraz go pokonam. Może pamiętaj, że tam musisz mieć trochę lepsze te Pokémony. Ogólnie mógłbyś to ogarnąć samym Pikachu, nie? Mhm. Ale... ale no musisz uważać, tak? Bo ty masz z tego, masz Mankeya, masz Nidorana, on ci ściągnie od razu tym Butterfree, bo on cały czas konfuzji używa, niczego innego. Właśnie też mnie to zastanawia, wiesz, bo tak jak walczyliśmy już z kilkoma trenerami, ja na razie zauważyłem, że używają tylko jednego ataku ci trenerzy. Nie ma, nie ma jakiejś różnorodności, tak samo jak się walczy z tymi dzikimi Pokemonami, to jest też właśnie mało tego używania innych ataków. No może na początku, żeby było, wiecie, że dali po prostu im tylko te... O, już wiem, co zrobię. Syndrit, idziesz tutaj. Growlithe ma 7 poziom. No co prawda ten Growlithe to... On ma... Ej, on ma od razu Embera, Bite i Roara. No to fajnie. Dobry, dobry. Bite jest przecież ten atakiem typu Dark. To w tym momencie, jakbyś go podszkolił, to... dasz sobie radę z Brockiem i... Jasne. Będzie dobre takie. Dzisiaj ten odcinek pokazuje, że możesz wydać na grę dużo pieniędzy, możesz sobie kupić Handuma, możesz sobie kupić XP Shaira, ale Hunter i tak lepiej sobie poradzi. Pieniądze nie zrobią ci gry. Dokładnie. Ale nie, po prostu ja wybrałem sobie po prostu lepszego Pokemona i liczyłem też cicho na to, że będzie Pikachu w lesie gdzieś, nie? Ja myślałem, no że ty wybierzesz tego, że ty wybierzesz, proszę ja ciebie, Bulbazaura. No, powiem ci, że kusiło mnie, kusiło, no ale no ludzie tam pisali, Pikachu, Pikachu. Widzę, że... Ja myślałem, że ty zrobisz tak, wiesz, że tutaj, wiesz, będziesz takim rywalem, tak jak Gary się trochę zachowasz, ja wybrałem tego, a to, żeby ci nazwać, to się wybiorę tego i... Ale też w sumie, wiesz, też mam, Pikachu super efektywnie działa. No. Więc też nie jest źle. A, ten koleś, co miał Charmandera, nie chce ze mną walczyć. Powiedział, że on teraz trenuje, a on ma mnie w dupie. Aha. No super. Już nawet tacy goście tak mówią. Kim ty jesteś? Cześć. Pierwszy trener cię u Brocka rozwalił, co ty tutaj podbijasz ty. Co za wstyd. Dobra, Manki. Robisz swoje. A tutaj nagle, wiesz, chce iść na Brocka na salę, a oni mówią, my cię nie chcemy, my cię już pobiliśmy. Iść ty sobie. O, wtedy byłbym, nie. W sumie, dobra, tutaj potrenuję nie w lesie. Tego mojego Growlithe'a, zobaczymy jak tam trenowanie Growlithe'a. Muszę zobaczyć, jak rzeczywiście może... Ej, ten Growlithe ma od razu, ma tyle expa, że wbija na ten... na 8 poziom wbije chyba od razu. Bellsprout tak samo mi i Pikachu też, który ten, którego miałem. Tak samo. To dobrze. To jest, kurde, to mi znikło, w sumie mogłem... Dobra, Bite'a użyj. Może też rozwalisz? No ładnie, Bite od razu kryt, tak? To nie mogę w ogóle tego. Uczy się Lira. Czemu nie? Ucz się, ucz.
Więcej kartuny. No mi katerpi się pojawiają, na szczęście wysokie levele, bo szóste, ale przydałyby się jakieś wyższe. Ile dostajesz tak zwykle za takiego? Ja pokonałem Kakunę na piątym i dostaję 131. 131? No ale w sumie Growlithe ma ósmy poziom, to u ciebie pewnie wyższe mają już. 129 ma Pikachu i na dziesiątym właśnie. Ile dostał za katerpi na szóstym? Jak to wygląda szczęście mojego Wartotla? No jeszcze za mało masz szczęścia, żebym sobie mógł... O, Metapod level 5, elegancko. To expa za PJ'a, no powiem ci Growlithe, że ty jakoś tak chyba lepiej będziesz się sprawdzał, no ale to znowu jak dostanie z tego kamiennego ciosu, to też może paść na hita. Ale były jakieś kamienne ciosy, tak? Używał czegoś? No, Geodude użył Magnitude. A to jest ziemny. A dobra, no to... To możesz też to wziąć pod uwagę, że jeżeli nie ma żadnego takiego innego ataku, tylko używał Magnitude... A miał jeszcze Rollouta. A Rolloutem no znowu rozwalił PJ'a. No dobra. Widzisz, kurde, jednak takie cwane. Chciałem pomóc, ale no nie dało rady. Tu już nic nie pomoże. Trenuj, Growlithe, trenuj. Ale spokojnie. Ja mówię, zawsze tak jest, że zdarza się zły odcinek, potem będzie mnóstwo dobrych, wszyscy ludzie zobaczą, że będę miał tyle wytrenowanych Pokemonów. Taka siła, takie uderzenie. Kurde, każdy będzie bał się mnie i mojego Handuma. Kto by się nie bał? Ja tak się zastanawiam, kurde, tego Badiu, żeby złapać, tylko... No ale właśnie, gdzie on może być? A w ogóle gdzie ci pokazuje Pokédex, że on może się znajdować? Właśnie nigdzie mi go nie pokazało aha, jeszcze. Bo tak. Tylko ten trener pierwszy, nie? No chyba, że tak. Właśnie tak się zastanawiam, bo on powinien... Mi się wydaje, że w dzień, bo to jest taki bardziej Pokémon słoneczny mi się wydaje. Ale gdzie? Tylko to musi... że... W no tym gdzie? Dzień, będzie? Tak. No raczej nie, największa opcja, że wtedy... Dobra, trzeba iść sobie uleczyć Pikachu, bo on już tutaj 11 level ma, ale... Dobra, Growlithe, daj jeszcze ty na chwilę miejsce Mankeyowi. Może wbije ten 9 poziom, jak go wbije, to kto wie, może załatwi tego jednego Pokemona, chociaż w sali... No chciałbym dzisiaj to zrobić, no kurde, no nie kłamuję nikogo, chciałbym dzisiaj, no może nie pokonać Brocka, ale pokonać tego, co mnie pierwszego upokorzył. Chociaż. Tak. Że też mnie ten zespół R zatrzymał. Gdyby mnie nie zatrzymał, to bym mógł podtrenować przerwę. Ja mówię, a nie, gdzie tam? Muszę porozmawiać z zespołem R w kolejnym odcinku. No to wszystko ich wina. No niech wyjdzie mi jakiś critical, no bo on mnie tu zjedzie. Nie wiem, jakoś tak mi się dobra, wydaje, że jak gram w jakieś wersje, to te kryty się tak często zdarzają. Tutaj jakoś tak mało tych krytów. No, kurde, zabił mi Bersprotal, Weedle, 7 level. To se wezmę, Pikachu se wezmę, bo on na hita zjedzie. Widla 7 level. Ładnie przygotowany taki. Quick attack. O, uczę się Fury Swipe, super. Czyli już masz 9 level na Mankeyu. Tak. No on na tego Geodude się tam nie przyda za bardzo, te Fury Swipes, ale dobra. Raz się żyje, przegram. Idę leczyć Pokémony, idę na niego. Chociaż jak wygram, to dostanę sporo expa. Albo wiesz, będę chodził tak na niego, tracił ten hajs, ale walczył na tym Geodude. Ja na twoim miejscu to bym jeszcze trochę podexpił jednak. No ale ten jeden, no wiesz, no. No mam Mankeya, bo później, później będzie znowu, że ojejku wstyd. Ja nic nie chcę mówić, ale później będzie ojejku wstyd. Ale już nie da się zejść niżej. Już po prostu poziom wstydu osiągnięty. No to próbuj. Czekaj, najpierw, no ja tutaj się blokuję po prostu w tych drzwiach, przejściach, nie przejściach. Muszę znaleźć sposób. Ja nie wiem, jak wszyscy to robią. Że wychodzą, wchodzą, kiedy chcą. Ja tu stoję, może mam klawiaturę wadliwą. Ogólnie jaki sobie planujesz zrobić team, jeżeli chodzi o Pokémony? Znaczy, no tak, na pewno mam tego Nidokinga, będę chciał mieć. To jeden. No myślę, że Raichu w przyszłości musi być. Z obecnych Pokemonów, no jak Growlithe, to myślę, że jest dobra opcja, żeby mieć tego Arcanine'a. Bo on naprawdę może się sprawdzić, jak jeszcze dostałby Extreme Speed'a, to super.
A tak, no nie wiem szczerze, czy Monkey byłby na stałe w teamie, czy PJ byłby. No, chociaż PJ może być, bo latający, więc zawsze się przyda. Potem z tym flyem będzie fajnie. Więc tyle dobrego. Dobra, w sumie tu jest blisko, więc chodź do sali. A no, zaraz nie, gdzie jest ta sala. Nie, tam jest. Też tak się właśnie zastanawiam, bo chciałem sobie zrobić tego. Chciałem sobie zrobić taki, wiesz, pod jeden region Pokémony. Mhm. I się zastanawiam, czy właśnie robić Pokémony tylko pod region Kanto, czy pod region Johto. Mhm. Pod Kanto zawsze chciałem sobie zrobić taki fajny Dream Team, ale wątpię, że mi to wyjdzie. Na pewno Taurosa bym u siebie widział. O, Tauros. Ty to znajdź od razu tego. No nie wierzę! Ja z tym gościem nie mogę walczyć już. Ej, ja się boję iść do Brocka. Jak ja bym poszedł do Brocka, to jeszcze wyjdzie, że ja nie mogę z nim walczyć. Ja muszę teraz trenować tylko na tych Pokémonach dzikich. Jakie to jest głupie. Nie rozumiem tego. Masakra. Załamie się. Bellsprout level 10. Żaden Pokémon nie ma już u mnie levelu jednocyfrowego. Jak mnie to denerwuje, to mi się nie podoba, powinno dać się walczyć. Jak ktoś, no rozumiem, jak kogoś pokonałem, to okej, nie mogę z nim walczyć, ale jak przegrałem... No gro, czemu mnie tak trolujesz? Przecież pójdę na Brocka, tu wyjdzie, że o, musisz poczekać tydzień, żeby z nim walczyć. To by było już chamstwo. No, nie, to chyba takiej opcji nie ma, nie, myślę, że liderzy, no to się nie pisze tak. O, znalazłem kolejnego dzikiego Pikachu. Trening. Ja już wiem, co robię po tym materiale. Trenuję. Ty to wiesz, przyjdziesz na kolejny. No, moje Pokémony mają na 17 poziom, a tutaj. O, moje już 30. Trzeba było próbować. Czemu nie? O, moje szczęście. PJ, wykorzystajmy Fury Swipes. Czemu nie? Nie trafimy. Albo czemu nie? Zacznij trafić. Wiedź mi paraliż nie wejdzie. Kurde, sparaliżował, ale. Cholera. Niepotrzebnie użyłem Oranberry w takim razie. Uff. Dobra. Nie, naprawdę, dzisiaj dzień trenowania. Zrobię to, wierzę w to. Wszystko się uda. Wierzę, ja po tym odcinku tak sobie... szkoda, że nie mam teraz laptopa, bo bym po prostu siadł w rogu pokoju, co nie? No. I trenował Pokémony i tak cichutko do siebie, prawie że płacząc. Najlepszym być! Naprawdę chcę! Jakim nie był nikt! Brocka pokonać chcę! Ze wszystkich sił! Tak by to wyglądało. Za chwilę łezka by spadała. Tak to będzie. Dawno mój umysł nie był tak zryty po Pokémonach. Zniszczyły mnie. No Monkey, czy ty nie możesz tym Fury Swipes'a walnąć 4 razy, tylko za każdym razem 3? Czy to jest aż taki problem? No, widocznie Monkey cię nie lubi za bardzo. Nie, w ogóle one myślą, kurwa mać, co to za trener? Czemu nie mógł nas Hunter złapać, do cholery? Co się dzieje? On już jest daleko. Ja nie będę robił za takie pieniądze. Weźcie mi go stąd. Ja nie będę robił za takie pieniądze. Panie kurwa, to czyż najniższa krajowa nie jest? Ja chcę walczyć na trenerów, a nie kurwa PJ poziom 3. W ogóle to ta trawa nie, ja myślę, że silniejsze Pokémony się w tym Viridian Forest witają. To nie jest praca dla Pokémonów z moim wykształceniem. On mi kupił Expeszera, co z tego, nic nie dostaje. Nie no, idź do Viridian. Wszystkich podtrenuję, tego Odisha mi się w sumie wolno trenuje, bo z tym nie mam w sumie, dopiero jak będę w jakiejś jaskini, to tam będzie fajnie można trenować. No cóż. No, mi by się przydał jakiś ziemny Pokémon. Już. Tak się właśnie zastanawiam nad tym idealnym składem, kurde, jakbym miał. Wiesz co, ostatnio oglądałem streama z Mistrzostw Świata Pokémon, wiesz, tam walczyli... Wiem. Też oglądałem 2 na 2. Co były po 4 Pokémony, nie? Mhm. I tam zauważyłem, że bardzo dużo osób miało Kangaskana, którego ewoluowało w Mega. O. Do takich właśnie walk. Dlatego, tak naprawdę tylko dlatego, żeby użyć Fake Outa. Mhm, no. Kangaskan to zna i chyba wyrzuca od razu item przy okazji. Mhm. Tego co pamiętam.
Na przykład oglądałem też, jak gościu przechodził na speedrunie bez glitchów wszystkich Pokémon Yellow. To mu zajęło chyba niecałe 2 godziny. Bez przyspieszenia oczywiście. Ale bez? Na 2 godziny? Bez przyspieszenia. 2 godziny. I bez glitchów. To ładnie. Samym Nidokingiem przeszedł. No nieźle. I to też jest dobry pomysł, żeby mieć tego Nidokinga, bo on ma ten podtyp ziemny. To jest tak, właśnie tak, fajne. Tak. Jak on się nauczy się go jakiegoś Earthquake'a, to naprawdę miażdży. Już co, zastanawiam się, czego czasami sobie nie wziąć do tego składu. Chyba sobie pójdę zaraz, złapię Nidorana maila. Ja polecam jak najbardziej. Strasznie bym. Ewentualnie, jeszcze żeby szybciej mieć expa, no. Złapię Nidorana female'a, wymienię go i... To nie jest głupie, Hunterku, to no. Nie, ja idę zaraz w trawki specjalne. Idziemy zaraz szukać. Takie sposoby tutaj. Ej, no. Spotkałem Badu! Spotkałem Viridian! Jest? Jest, który jest, level? 7. Dobra, walnę go ze Scratcha, spróbuję złapać. Nie, no, na pewno go nie rozwali. Delikutasz, nie pamiętaj. Dobra, jeszcze jeden i będzie miał... Chociaż po co on na Pokebola powinien tak się łatwo złapać. Dobra, Pokeball leci. Tylko ty nie będziesz widział, bo ty nie masz wolnego slota po prawej tak. Stronie. A to miał być po prostu jakiś bad. Czekaj, komu my tego mieliśmy go dać? Na górze przy tym drzewku, lewy górny róg. Znaczy, lewa strona. Nie lewy górny. Aha, dobra. Dobra, zaraz idę wymienić Pokemony znowu. No jeszcze, no mówię, jakbym dzisiaj chciał... Już zbliżamy się pod 50 minut. Tyle zajmuje mi trening! O, dziki Nidoran mail. Party level. Także taki dobry do złapania. W sumie jak go jeszcze raz... On zna Poison Stinga już? Czekaj, Poison Stinga chyba? A nie, Peka używał, dobra. Pokeball jest. No to mam już Nidorana. No co jest, wchodzę do jednego miejsca, wychodzę zaraz z niego, co się wyprawia? On ma naturkę Sassy, trochę lipna naturka. O, dziki Spiro się od razu pojawił. Iwi. To może Pikachu, żeby go pokonał. To ja idę szukać w takim razie tego ziomsa. Tak, szukaj. Można, jak widać można. Dobra, odisz, spieprzaj. I tak się nie nadawaj do niczego. Ludzie będą mówić, ale my lubimy Oddisha, zostaw go w spokoju. A w ogóle tego... Ej, słabym, zawsze jak Pokémon był w tym... W boksie to od razu mu się leczyło HP, a on ma tyle, co go osłabiłem. Chociaż do boksa wylądował, dziwne. Dziwna sprawa. Nie, to nigdy chyba tak nawet nie było. Nie wiem, właśnie mi się kojarzy, że co... No chociaż może nie wiem, może coś mi się pomyliło. Dobra, zobaczmy sobie Nidorana. Poison Stinga się uczy Nidoran na 13 levelu. Dobra, czyli mówisz, że to koło tego drzewka ktoś tam coś chciał. Kurde, dzikie Pokemony, no, ale dobra, niech się trafiają. Ej, wiesz co w Pokédexie zobaczyłem? Że można sprawdzać, co robią dane abilitki Pokemonów. O, też fajnie, że takie coś... Najeżdżam po prostu na abilitki i to na przykład zwiększa... Wodne ataki. Raindish, coś takiego jest, że Pokémon na przykład zwiększa HP w deszczu. Elegancko. Fajna sprawa jak najbardziej. Dobra, robimy tak. Znowu mi oczywiście zatruli Pokémona. Który ta jagódka chroniła przed zatruciem? Nie pisze. Nie, to jest Confused. A to są tylko takie rzadkie, widzę, umiejętności na przykład. Bo można mieć 3 umiejętności ogólnie na Pokémonie. Są takie chyba, które... Chociaż nie wiem, szczerze mówiąc nawet. O, Metapodzik, bardzo fajnie. To ja sobie zmieniam od razu na Nidorana. Nidoran Male tu będzie wymiatał. Przypekujemy trochę. Czekaj, to było przy tym drzewku, gdzie był ten koleś z Charmanderem? Czy to było Viridian Forest? Viridian Forest. A, Viridian, dobra. Okej. Teraz tam też. A nie, tam nic nie będzie. No dobra, to do Riviridian. Mówisz, na którym? Na 6 czy na 7 znalazłeś? Na 7. Na 7. Ktoś tu widzę, znalazł Shiny Psyduck'a w tym. No Shiny nieźle. Tentacool do sprzedania ma. 22, ale ładny, niebieski taki.
Dobra, cofamy się, zobaczymy co... Nie, on mówił co tam daje w ogóle, czy tylko mówił... A nie, po prostu mówił, że, żeby tylko pokazać. Akurat jestem przy gościu tym. Dobra. No teraz sobie podtrenowuję trochę Nidorana. Kurde, low kicka używam na Widla, geniusz. Już za szybko chciałem nacisnąć, jeszcze niech mi zatruje. U, nie zatruł. Co się dzieje? Naprawdę już pod 5 minut podchodzimy? No, już jest właśnie, więc jak mówię, to masakra, jak ten czas szybko leci przy tej grze. Przy tym treningu już w ogóle. No. Ja to tylko pokazuję, ile tutaj trzeba rzeczywiście tego czasu spędzić, żeby podtrenować te Pokémony. To nie jest takie... Ludzie to by chcieli, o, dawać codziennie. Tak łatwo by nie było. Byłby tak, szczęście byłby takie odcinki rana. Fajnie podchodzą mi Pokémony. Kolejna Kakuna! Ja się nie mogę. Dobra, czekaj, jest ten koleś. Chyba ten, a nie, to nie ten. To nie na górze, drzewko. Na górze. A na górze po lewej, to przy tej jaskini drzewa. Zaraz przy samym drzewie, przy samym wejściu do drzewa jest. Aha, okej. O tutaj, patrz. Widzisz mnie? Jestem. Czekaj, a tutaj jesteś, dobra, ten pok... dobra jest. Ten właśnie. Dobra, chcę zobaczyć, da nam coś specjalnego, daję mu to. Haha, oszukałem cię! Pokażę mi swojego Squirtla i walczy z nami! Co to jest? Walczę ze Squirtlem na 12 poziomie, a ma 2 Pokémony. Fuck! Zmieniaj szybko na tego, na Pikachu. Tak. Nie wierzę. Co za frajer! Tak się bawi. Z nami. No co użyjesz? Water Gunna. Kurde, ten mój Pikachu też nie jest jak... Ja nawet nie zdążę nim... Nie, czemu znowu Pikachu nie trenowałem? No nie spodziewałem się, bo... Te Pokémony mnie tak trolują, bo jak walczę z trenerem, za którego bym dostał dużo expo, to zawsze coś zawalę, no. Trolują mnie i tyle. Dobra, Badu, idź. Badu, może masz jakiś roślinny cios. Ta gra mnie zbyt troluje, naprawdę. To jest masakra. Masz absorba, pewnie go nie zdążysz użyć, albo chociaż osłab go. Dobra, teraz Takela używa, cwany. O, zatruty Squirtle, super! Badu też może zatruwać, jak się w niego walnie. Fajna sprawa. Też tym ma abilitkę, to tak, fajnie. Tym absorbem mało mu zabieram. No, ale jest zatruty, więc prędzej czy później musi paść, o ile nie ma jakiegoś przedmiotu leczącego. Dobra, spokojnie, Serio, Nahita mi znowu go zdjął? Co on ma nagle? Jakiś moc wzrasta w nim. Ty, ale wiesz co, powiem ci tak. Jak poszedłem sobie też na odcinku, co sobie nagrałem ten pierwszy, poszedłem do tego, do tej szkółki, nie? Co cię ten Jackson rozwalił, Nahita. Ty mnie rozwalił na 2. Ty masz po prostu jakiegoś pecha w tych Pokémonach cholernego. To zdarza się, zdarza. O, teraz pokażę coś Gryplimowi, co by bardzo chciał chętnie zobaczyć. Tiny Pidgeot. Ktoś ma do sprzedania. No nie wierzę, co te moje ciosy takim nic nie zabierają w ogóle. Czy ten double kick więcej zabierze? No nie wiem, zrób mu coś, cholera, jeden Squirtle mnie nie rozwali, chociaż niech ktoś dostanie za niego expa. No czemu nie? Czemu nie? Zniszcz mi wszystkich. Serio, powiem ci, że zacznę zaraz płakać. Ja przepraszam za chamskość moją w ogóle i ten, ale czy mówiłeś dzisiaj czasami, że bardziej cię upodlić już nie można? Można! O, you. Tak! Lepiej mnie Squirtlem na hita zjedź, już prawie mnie zjechał na hita mojego PJ-a. Dobra, padł od trucizny. Ty gnojku, ale powiedz mi kogo jeszcze masz, no wystaw go. Co się dzieje? Co, on jeszcze żyje? Przecież pokazuje, że nie ma życia. O co chodzi? A ma dalej Squirtla. On dalej żyje! Ej, nie ma życia, ale żyje! Co to ma być? Nie rozumiem tego. Co, miał jeden HP, że tak już niewidoczny? No padł w końcu. Wiesz, co jest najlepsze? No. Załatwiliśmy się nawzajem. I... On ma drugiego Squirtla! Kurwa, boż! Padły 2 Pokémony na raz i exp nie przyszedł do żadnego. Ja w to nie wierzę. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę. O i Water Gun nagrał Lighta. Ach, chuj ty. Na hita. Nie no. Nie. Ja bym to po prostu musiał zobaczyć u ciebie, jak nie, to wygląda. Kończymy! Nie. Kończymy, powiem ci! Zaraz to kończę! Manki na 10 poziomie, co on mu zrobi do cholery? Nic mu nie zrobi!
kurwa mać, gdybym miał jakiegoś, nie mógł mieć, nie wiem kogo. No, wystawił Mankeya, zwiększył sobie jeszcze obronę, żeby mnie wkurwił, żeby mu nic nie zabrał. No super, nic mu nie zabieram. Co z tego? Nie wierzę, ja rozumiem mieć pecha. No, zmieniła mi się muzyczka, jeszcze nie skończyła się walka, już mi się zmieniła, bo już było wiadomo, że przegram. Słuchaj, powiem ci tak, ja nie wiem, czy mogę z nim walczyć jeszcze raz, ale tak zostać oszukanym, trenuję, łapię badu, mówię, o, będę szczęśliwy, może da mi, nie wiem, 1000 expa. Co, wystawia mi 2 squirtle, jeszcze jednego pokonałem, to nie dostałem w ogóle za niego expa. Nie, nie, nie. A mój Nidoran ma już 8 poziom. Wiesz co, ja dzisiaj sobie tak podtrenuję troszeczkę, tak chociaż trochę. W domu wrócę, sobie ściągnę te pokebody, będę sobie grał na laptopie, trenował. Nie, naprawdę. Koniec. Można być upokorzonym, ale to już była mała przesada. Jeszcze nie mogę ja się ruszyć. Ja też może live'a zrobić, jak mi się komputer nie wyłączy. Jest! Badiu! Badiu, 7 level! O kurwa, na koniec! Chodź, kumplu, przyjacielu! Nie, ja nie mogę go tym uderzyć. Ja go muszę najpierw pikadupkiem. Pikadupkiem mu z... Water Sport użył. Dobra, słuchaj, złap go sobie, jak złapiesz Grolem to... będę go uderzał. To można się tu wrócić, zakończyć ten pechowy odcinek. Masakra. Ja atakuję go cały czas Growlem, żeby on mnie uderzył i żeby paraliż przeszedł. Jest, przeszedł na niego paraliż. Elegancko. Nie zawieszaj się, come on, come on. O, ja mam jakieś zwiechę, please wait, piszę. Też mam zwiechę, też mam zwiechę. O, chyba. Błagam, no nie! Nie, ja bardzo na łapie! Wywaliło mnie! Wywaliło! Tak, żeby szczęście było porówna dzisiaj. Nie wierzę. Masakra. Masakra. Wiesz co, jak wywaliło to, to ja już się będę żegnał na dzisiaj. Tak, żegnaj. Było się. Miło, słuchajcie. Wiem, że po tym odcinku wszyscy powiecie, że jestem słaby, że przez godzinę trenowałem pokemony, a i tak to nic nie dało. A ja, że przez godzinę szukam pokemony, muszę serwery wyjebać. No, szczęście, widzicie, nasze jest mierne, ale cóż, obiecam wam jedno, stanę się wielkim trenerem. Będę najlepszy, spokojnie, wytrenuję pokemony, czekajcie na to, ale na dzisiaj to już za dużo na moją psychikę, więc było fajnie, oczywiście kłamie mówiąc to, bo nie było ani trochę, ale widzimy się wkrótce. Cześć i czołem, więcej do zobaczenia, hej! Yo.